Dzień dobry. Dziś opowiem Wam o tym, jak chronić przyrodę w regionie, w gminie, w województwie bez odnoszenia się do jakichś wysokich form ochrony, do których na co dzień nie bardzo mamy dostęp i nie możemy traktować tego jako narzędzia ochrony. Natomiast na pewno, jeśli prowadzicie jakieś stowarzyszenie, fundację albo macie zespół ludzi, którym zależy na ochronie przyrody w okolicy, to warto skorzystać z narzędzia, jakie daje ustawa o ochronie przyrody, o czym za chwilę opowiem. Oczywiście wykład kolejny jest również w ramach projektu Dzika Przyroda na wyciągnięcie ręki. To już jest kilkunastoletnia ciągłość współpracy z grupą Energa, gdzie skupiamy się na ochronie przyrody wokół domu i taką ochroną mogą być właśnie użytki ekologiczne. Co to są takiego użytki ekologiczne? Ustawodawca przewidział te użytki jeszcze na początku lat 90., potem, kiedy mieliśmy wejść do Unii Europejskiej, zmieniliśmy ustawę o ochronie przyrody, dostosowując ją do dyrektyw siedliskowej i ptasiej. I artykuł 42 mówi tej ustawy, że użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródlesiane oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Co to oznacza? Oznacza to, że są takie obszary, które nie spełniają kryteriów powołania na przykład rezerwatu przyrody. Są małe, liczba osobników przebywających na danym obszarze nie jest wielka, nie mają kluczowego znaczenia na przykład dla ochrony przyrody w całym kraju. Natomiast to, że są właśnie w regionie, że są elementem tej przyrody regionalnej, tej małej ojczyzny, mają kapitalne znaczenie dla zachowania ciągłości często genetycznej roślin i zwierząt, i dlatego warto takie miejsca chronić. Ustawodawca przewidział, że taki użytek może powołać Rada Gminy, i moim zdaniem najlepsze, co można zrobić, to właśnie teraz przygotować wniosek o utworzenie użytku ekologicznego. Powinno być to oczywiście poprzedzone sprawdzeniem, kto jest właścicielem działek, bo bez zgody właściciela działki powołać użytku oczywiście nie możemy. I przygotować taki prosty wniosek z opisem, co tam występuje, przewidzieć nakazy i zakazy. Znajdziecie sporo tych informacji w ustawie o ochronie przyrody. Natomiast ja chciałbym się skupić nad tym, co to takiego może być i jak to możecie zrobić. W 1996 roku złożyliśmy wniosek do Rady Gminy w miejscowości, w gminie, w której mieszkam, a użytek jest w miejscowości, w której mieszkam. Tutaj, jak widzicie na mapie, użytek ekologiczny Korydon, i to jest takie miejsce, którego właścicielem do dziś jest Urząd Gminy. To jest właśnie dobre rozwiązanie, dlatego że jest to dawne wyrobisko piasku. Z tego miejsca powstawały okoliczne budowle, okoliczne domy. Tam rozwinęła się bardzo dobrze murawa kserotermiczna z takim modraszkiem, dosyć charakterystycznym modraszkiem korydonem, którego populacja jest dość mocna w tym miejscu, a równocześnie w tym miejscu jest stanowisko archeologiczne. Więc z punktu widzenia możliwości jakiejkolwiek inwestycji byłoby to i tak trudne, dlatego że tam jest stanowisko archeologiczne, a z drugiej strony pojawiały się tam śmieci, pojawiały się tam jakieś resztki po uprawach. Więc stworzenie użytku ekologicznego zgodnie z definicją ustawy o ochronie przyrody wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. I oczywiście radni wtedy z 1996 roku przychylili się do takiego wniosku. Użytek został powołany, ma 0,60 bodajże 4 hektara, jest nieduży, ale chroni wiele rzadkich roślin, w tym stwierdzono na przykład tutaj niegdyś naradkę północną. Oczywiście te wszystkie zbiorowiska ewoluują i czasem trzeba pamiętać, że na takich użytkach trzeba wykonać różnego rodzaju działania. W latach 90. wycięliśmy w tym miejscu sporo podrostu sosny, tylko dlatego, żeby utrzymać murawę
kserotermiczną. No i ten użytek ekologiczny z tymi korydonami jest do dziś. Czasem spotykamy jakieś inne nowe zwierzaki. Przy okazji chroniona jest w zasadzie cały układ, cała murawa kserotermiczna. To jest taka murawa mieszana. Niektóre fragmenty są murawą napiaskową ze szczotliwą siną, inne mają już więcej gatunków takich nażwirowych na tych glebach, słabych, ale bogatszych. Tutaj widzicie po prawej stronie można zobaczyć takie właśnie wyrobisko z dębami dookoła, które oczywiście zostały. Natomiast tutaj w środku te piaszczyska, wychodnie piaszczyste z jaszczurkami, zwinkami w dużych ilościach, to wszystko zostało. Wokół normalnie prowadzona jest gospodarka rolna, jedno z drugim się nie gryzie. No i cała działka jest świetnie, że jest własnością gminy i dlatego nie ma problemu z tworzeniem takiego użytku. Na tej mapie, na tej zdjęciu lotniczym, które wygląda troszkę jak teraz mapa z Google robionym jeszcze w latach, no, z początek lat 2000, widać wyraźnie, że tych użytków ekologicznych mogłoby być pewnie więcej. Tutaj czy jakieś czyżnie tarminowe, czy aleje, czy niektóre fragmenty lasów podmokłych, ale pamiętać należy, że te obszary mogą być własnością prywatną i wtedy tylko i wyłącznie za zgodą takiego właściciela można by taki użytek powołać, co się może wiązać z konsekwencjami, które warto przedyskutować w urzędzie. Co takiego może zostać uznane za użytek ekologiczny? Jeśli spojrzycie tutaj na te różne małe łączki, tak, użytkowane przez całe lata ekstensywnie przez różnych rolników, to się oczywiście zmieniło w tej chwili. To się okazuje, że na jednej z tych łąk rośnie sporo storczyków. Tu jest akurat kukułka szerokolistna. Nie jest jakiś bardzo rzadki storczyk, ale bardzo dobrze wskazujący taką dobrą, wilgotną łąkę. Tutaj jest taki fragment mułaki niskotużycowej z takimi właśnie storczykami. Więc taka hektarowa działeczka jak najbardziej nadaje się do ochrony, ale warto porozumieć się właśnie z właścicielem, czy użytek, na przykład wpisanie go później po zmianach, po wprowadzeniu uchwały, nie spowoduje jakiegoś konfliktu, na przykład z dopłatami do łąki. Kluczową rzeczą jest koszenie łąki i utrzymanie siedliska, a nie za wszelką cenę stworzenie takiego użytku ekologicznego. Bardzo dobrą rzeczą, którą można się dogadać, czy z lasami, czy z innymi właścicielami, no to moim zdaniem to z definicji w ogóle powinno być chronione, to są wszelkiego rodzaju oczka wodne z olsami, tak? Czyli z takimi lasami ze stagnującą wodą, z kępiastymi olchami. Tutaj gnieżdżą się i żurawie, i kaczki, czasem się brodziec samotny gnieździ w tej wodzie. Są na przykład roślinożerne pływacze. Więc takie miejsca, często właśnie takie nieduże, nie nadające się na jakiś tam duży rezerwat, nie ma to 100-200 hektarów lasów, które chcielibyśmy chronić rezerwatowo. Natomiast taka mała rzecz, z której i tak leśnikom trudno jest pozyskiwać drewno, a mają ogromną wartość, jeśli chodzi o bioróżnorodność, dlatego powinny być jak najbardziej chronione. Tutaj na zdjęciach macie dwie rośliny. Jedną na skraju, która rośnie w żyznych lasach liściastych, czyli czworolisty, i po lewej stronie na górze okrężnica bagienna, która właśnie rośnie w takich olsowych zagłębieniach, w takich oczkach wodnych i jest bardzo dobrym wskaźnikiem do ochrony. To z punktu widzenia zoologicznego są to niezwykle ważne miejsca rozrodu ptaków i tutaj akurat mamy do czynienia z takim niedużym olsem, do tego jeszcze jest tutaj śnieżyca wiosenna i to jest idealne miejsce mające tam niecałe 2 hektary do objęcia użytkiem ekologicznym. Czasem jest tak, że na pierwszy rzut oka w takim bukowym czy grabowym lesie niczego nie znajdziemy, ale może się okazać, że w takim lesie rosną naprawdę rzadkie storczyki, jak kruszczyk siny, który jest na zdjęciu, czy kruszczyk połabski, no to wtedy należy takie miejsce
objąć ochroną. Jeśli jest to duże, rozległe miejsce, należy rozważyć rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nad powołaniem rezerwatu. A jeśli są to małe fragmenty z ilomaś tam z osobnikami, tych na przykład storczyków, no to wtedy należy rozmawiać i z Urzędem Gminy, i z Nadleśnictwem po to, żeby znaleźć formę ochrony. Czasem może to być użytek ekologiczny, czasem może to być jakiś las referencyjny, co jest łatwiejsze do przegryzienia dla leśników, ale tak czy inaczej taki fragment lasu powinien być zachowany, tak? Zwłaszcza tam, gdzie są stare drzewa i gdzie te storczyki są od lat. To, co mówiłem, że takim chyba wzorcem, najlepszym wzorcem użytku ekologicznego, to jest oczko śródpolne, śródleśne, gdzieś, gdzie ta nasza bioróżnorodność czai się na każdym kroku, gdzie mamy na przykład jakieś miejsca rozrodu ryb, miejsca rozrodu płazów. Czasem jest tak, że jest to właśnie jakaś mała kseroterma, gdzie ktoś jeden dostrzeże rzadkiego wałkarza lipczyka, ktoś drugi powie, że no tak, ale to są jakieś tam chrabąszcze szkodzące i tak dalej. W wielu przypadkach trzeba się dobrze zastanowić, co się chce chronić. Ja bym chętnie chronił miejsca z wałkarzem lipczykiem, ale widzę je bardzo rzadko. Natomiast na pewno warto chronić miejsca z gatunkami takimi, które się wycofują bardzo mocno. Mamy tutaj pszenica różowego po prawej stronie. Piękną roślinę pasożytniczą, pasożytującą na trawach, gdzieś właśnie kiedyś na miedzach, w uprawach. W tej chwili to już są resztki, naprawdę. W moim regionie to są ostatnie kwiatki liczone na palcach i wymagają naprawdę pilnej ochrony. Zwłaszcza jeśli to są dawne wyrobiska, czy dawne, czy niedawne, czy jakieś kserotermiczne górki, to należy rozpatrzeć ich ochronę. I są to naprawdę już duże argumenty do powołania użytku ekologicznego. Czasem to jest tak, że nie wszystkie miejsca trzeba objąć. Jak się dowiemy, kto jest właścicielem, jak zobaczycie tutaj na przykład, to jest jeden z naszych społecznych rezerwatów przyrody Polder, gdzie ta przyroda została dawno, dawno temu, już ponad, no już grubo ponad 20 lat temu, przygotowana koparkami, spychaczami. Zostało to wszystko przygotowane, zarosło. Mamy tutaj ogromne bogactwo przyrodnicze, w tej chwili ogromną bioróżnorodność, dziesiątki gatunków lęgowych. Równocześnie łąki wokół są użytkowane i akurat w tym przypadku, no jeśli jest zarządca, jeśli cały czas robione jest tutaj wszystko dla przyrody, no to wyłączenie 68 hektarów, znalezienie mu innej formy, akurat tutaj nie ma większej potrzeby. Ale są takie oczka wodne, które nie są przez nikogo użytkowane. Często są własnością Skarbu Państwa, są własnością właśnie Urzędu Gminy lub innych podmiotów będących w zarządzie państwowym. No to takie miejsca, które no, naprawdę mają ogromne znaczenie dla lokalnej, regionalnej przyrody. Gnieżdżą się tutaj żurawie, gęgawy, tutaj mały pisklak żurawia macie na zdjęciu. Jakieś storczyki na obrzeżach, ogromne ilości płazów, no to takie miejsca powinny być właśnie zgodnie z definicją chronione w sposób bardzo prosty, czyli w postaci użytku ekologicznego. Często jest tak, że ktoś mówi, no tak, ale brakuje nam argumentów do powołania użytku ekologicznego. Mamy łąkę, na której nie mamy rzadkich gatunków roślin, nie mamy jakichś bardzo rzadkich gatunków zwierząt, ale na przykład regularnie obserwujemy tutaj, że są to jakieś bagna, na których są żerowiska bocianów białych, bocianów czarnych. Jak się wtedy dobrze przyjrzymy, tam gdzie płynie trochę wody, może się okazać wczesną wiosną, już w marcu, że będziemy mieli do czynienia z traszkami. Często są, no często, rzadko są traszki grzebieniaste, ale one są na pewno warte ochrony, co wynika również z załączników dyrektywy siedliskowej. Także warto się przyjrzeć najpierw, zanim będziemy ubiegali się o powołanie takiego użytku. Warto poświęcić nawet cały sezon temu, żeby oznaczać gatunki, zapisywać i patrzeć, czy rzeczywiście ten obszar spełnia funkcje ochronne, powinien spełniać funkcje ochronne. Jeśli przyjrzymy się różnym fragmentom, to często myślimy sobie, a taki nieużytek, jakieś tam pole pozostawione, które już od 20 lat, którego nikt nie uprawia.
No byłoby super, gdyby jeszcze ktoś je tam czasem chociaż wypas, jakby te krowy były i nie stały już w tych pozamykanych oborach, no to wtedy warto też się tam przejść. Mamy takie łąki, na których robimy doświadczenia, które nie podlegają na przykład programom rolno-środowiskowych, środowiskowym. Zaglądamy, co tam jest i się okazuje, że po 5, 10, 15 latach pojawiają się tam rzadkie gatunki roślin i takie miejsca również można chronić w postaci użytku ekologicznego. Czasem na tych użytkach ekologicznych, oczywiście za zgodą zarządcy, możemy wykonać pewne działania, na przykład na murawach serotermicznych, tam gdzie nie ma rzadkich gatunków roślin i zwierząt, czyli w dawnych żwirowniach, gdzie po prostu jeszcze nie ma tych bardzo rzadkich zwierząt, ale są skarpy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wpisać do wniosku potrzebę na przykład odnawiania skarb, w których za chwilę będą gnieździły się czy żołny, czy jaskółki brzegówki. I to też podnosi wartość tego obszaru. Pamiętamy, że pomaga nam w tym ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku, że możemy to robić zgodnie z prawem, i to jest też fajna oferta dla samorządów, które bardzo często zwracają się do nas, przyrodników, z pytaniem, czy mamy tutaj coś ważnego, coś ciekawego, czy wie pan, bo ktoś chce wybudować 25 hektarów magazynów, niech pan nas ratuje. My nie jesteśmy w stanie uratować przed rozwojem i budową kogokolwiek, natomiast jesteśmy w stanie razem z samorządami, z radą gminy zachować to, co jest cenne, to, gdzie się nie buduje właśnie żadnych tam magazynów i różnych innych rzeczy. Natomiast są to często ostatnie małe fragmenty zadrzewień śródpolnych, oczka śródpolne, które naprawdę powinny zostać niezależnie od tego, czy gdzieś coś w okolicy będzie powstawało, bo od oceny tego, co powstanie, są inne służby. Natomiast naszym, moim zdaniem, naszym zadaniem jest wyłapywanie tych miejsc. I oczywiście będzie tak, że w jednych samorządach będzie można to łatwiej zrobić, w innych będzie to trudniej zrobić, ale budowanie takiego trendu ochrony lokalnej, ochrony przyrody, wydaje mi się być dobrym kierunkiem. To jest bardzo dobra też propozycja do ćwiczenia takich obywatelskich działań przez szkoły, przez w ogóle mieszkańców, rady osiedli, jakieś samorządy sołeckie. Dlatego, że jak się rozglądniemy i porównamy nasze doświadczenia sprzed 20-30 lat, jak, czy tam 40, jak byliśmy dziećmi, to za chwilę się okaże, kurczę, nie ma już tego oczka wodnego. Tutaj kiedyś były nietoperze, tam kiedyś były żaby, tam kiedyś było coś jeszcze, i zaczynamy mówić w czasie przeszłym o tym, co było w naszym regionie. I teraz zastanówmy się, jakbyśmy chcieli pokazać to swoim dzieciom. Więc taki użytek ekologiczny, który nikomu niczego nie zabiera, przeciwnie, zachowuje dla przyszłych pokoleń, może być fajną, dobrym narzędziem do współpracy, do budowania współpracy właśnie z samorządami, bo to samorządy są od tego, żeby rządzić się tym, co mamy na miejscu, i od tego są ci wszyscy ludzie, którzy powinni pamiętać o tym, że ochrona przyrody jest ochroną dziedzictwa przyrodniczego kraju i jest tak samo ważna, jak zawsze powtarzam, obrazy wiszące w muzeum, obrazy naszych twórców, czy rzeźby, czy muzyka, to powinniśmy chronić. Dziękuję.